Opera o miłości, jak sama nazwa, sam tytuł wskazuje. Młody chłopak Nemorino jest nieszczęśliwie zakochany w swojej szefowej Adinie i cały świat śmieje się z niego, bo jest naiwny, prostoduszny i szczery nadmiernie. I w trakcie akcji dorasta nasz Nemorino i dowiaduje się, sam sobie zdaje sprawę z tego, że te cechy, które wszyscy poczuwali, że są jego wadą, tak naprawdę są jego siłą i to wygrywa serce Adiny. Starałem się w każdej wolnej chwili być w Bytomiu, ponieważ bardzo zależało mi na dobrym przygotowaniu tej roli. Bardzo, bardzo dobrze nam się współpracowało z Karoliną Sofulak. Cóż mogę powiedzieć, jest to reżyserka, która miała swoją ustaloną wizję, natomiast bardzo często zgadzała się z naszą koncepcją i dochodziliśmy do wspólnych rozwiązań. Myślę, że te przygotowania sprawiły mi wyjątkową radość, także dlatego, że jest to opera buffo, jak Państwo wiecie, więc obfitowały w bardzo sympatyczne i radosne próby. To, co z punktu mojego widzenia jako choreografa było bardzo ważne i też przyniosło mi ogromną satysfakcję, to fakt pracy nie tylko z solistami, ale i z chórem, który okazał się bardzo ruchowo i tanecznie zaangażowany i uzdolniony i myślę, że spędziliśmy bardzo przyjemne chwile wspólnie podczas sali prób. Adina jest frywolna, jest bardzo wyzwolona. Nie ma zasad tak naprawdę co do kochania i do miłości. Ona po prostu kieruje się swoimi emocjami i tym, co czuje do mężczyzn. Na koniec opery jest szczęśliwe zakończenie, tak naprawdę uwalniające gdzieś tam do akceptacji właśnie siebie nawzajem. Zapraszam serdecznie na ten spektakl, bo naprawdę warto gdzieś tam akceptować się po prostu nawzajem. Mój bohater właśnie jest taki bardzo męski, taki żołnierz, który, dla którego nie ma jakichś niemożliwych rzeczy. On zawsze podbija każde miasto, każdy kraj, każde serce. No i tutaj troszkę chyba się zdziwił, bo jednak to serce Adina na koniec jednak oddała dla Nemorina. I może to jest taka troszkę, będzie troszkę inny finał niż zawsze w tej operze, gdzie w sumie Belcore jakby tak traktuje to bardzo na luzie i idzie dalej w świat, a tutaj jest troszkę inna końcówka, nie będę opowiadał jaka, bo to myślę, że widz będzie chciał sam zobaczyć. Jest to tytuł, który znajduje się w 20 najbardziej znanych tytułów i prezentowanych najczęściej na scenach operowych świata, więc stąd ten wybór, ale też dlatego, że chcieliśmy na naszej scenie pokazać coś przyjemniejszego, radośniejszego dla naszej publiczności. Oczywiście z przesłaniem, z odpowiednią atencją, natomiast w taki sposób bardziej przystępny i takie zadanie postawiłem przed realizatorami, żeby w zasadzie publiczność od 10 roku życia do 100 lat mogła uczestniczyć w tym spektaklu i myślę, że to zadanie zostało zrealizowane, ale to ocenią widzowie i od 14 grudnia już na naszej scenie będzie można przekonać się o tym osobiście.